Siemneczko, witam Was w kolejnym odcineczku na serii Polskie Mapy. Gramy na mapie jaka góralska? Rolnicza Dolina V2. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie małe żniwa. Zaczęliśmy od jęczmienia. No i tam było też troszeczkę soi. Soi chyba 1600 kg, a jęczmienia to jest 11 ton, a dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, zrobimy sobie przerwę i zaczniemy troszeczkę zwozić tą słomę, bo ze słomą tam słyszałem takie niepokojące informacje, że nie można pościelić u krów. To sprawdzimy, ale najpierw, zanim pościelimy, to trzeba tutaj jak gdyby, czekajcie, sobie odjadę, zawieźć tą słomę. Oczywiście wykorzystuję autosana, bo ma taką opcję. Jak ściągniemy burty, tak jak widzicie, nie ma burt teraz. Znaczy, one są, tylko że są otworzone. Ten autosan ma też ma pasy, tak więc spokojnie tu można sobie. Czekajcie, bo chyba źle to układam. I wydaje mi się, że uda mi się tutaj nawet 10 bali zwieść. No to by było nieźle. Cyk. A, właśnie. Musiałem, bo tutaj jest nierówno. Jest tak troszeczkę z góreczki, dlatego musiałem to ustawić tą przyczepę w tą mańkę, bo jak pierwszy raz układałem, to troszeczkę mi to nie wychodziło, bo one mi uciekały, spadały mi z przyczepy te bale, a teraz powinno być wszystko ok. Tutaj już sobie przygotowałem, z pola pościągałem i z tamtego pola mniejszego to przywoziłem tutaj. I teraz jeszcze chyba zrobimy tak, że o, sorry. Wydaje mi się, że 10 mi się uda tutaj załadować. Czekajcie, jak mi się uda z tym. Czy mi się udaje capnąć? Czekajcie, bo muszę tak zobaczyć. Mam nadzieję, że mi się uda idealnie capnąć. Cyk, są dwie. Dobra, są dwie. Na razie jeszcze nie spinałem, bo spróbuję zarzucić jeszcze na górę takie dwa rzędy, czyli będą 6 na dole, a 4 na górze. Może mi się to uda. Mam nadzieję, że mi to się uda. Mam nadzieję, że one się nie rozjadą pod ciężarem tych górnych. Cyk. Nie wiem teraz za bardzo, czy już jesteśmy nad nimi. A, dobra. To sobie podjedziemy. Tak. Tutaj jest ok. Wysokość jest ok. Tylko teraz, żebyśmy wjechali sobie. A, odjedziemy troszeczkę. I jeszcze troszeczkę. No i chyba to będzie dobrze. Oj. Wyjdą czy nie? A, udało się. Ładnie mi się to udało. Miałem farta troszkę. I teraz jeszcze gdzieś dwa tutaj są. Gdyby tutaj znaleźć dwie. One się tam trochę odchyliły, jak zobaczę z daleka. Zobaczę. Gdzie to jest? Pobiegły w złą stronę. Tutaj widzicie, są pasy, mogę spiąć to wszystko, tak więc elegancko będzie. Jeszcze tutaj z tej mańki wrzucę dwie i będzie git. Będzie 10. I w sumie na razie to sobie zakończymy tutaj zbieranie, bo jedziemy szybciutko sprawdzić, czy to się uda mi. Czekajcie, ja sobie tutaj jedną capnę. Hop. Teraz drugą jeszcze potrzebuję. Może gdzieś z tej strony. O, no tej to chyba już nie teraz, będę musiał ją przestawić później. Nie wykorzystuję tego zautomatyzowanego, jak gdyby, bo CZ Park ma właśnie taką możliwość, że on automatycznie jak gdyby te widły łapią te bele, ale szczerze mówiąc, jakie później jak gdyby odkładamy, o, to on, czekaj, zaraz wam pokażę może. Jest tak, V, o, widzicie? I automatycznie ładnie są, tylko że jak je odkładam na Z, to chyba Z jest, tak? O, tu się rozjeżdża. Chociaż ja wiem, teraz może jak będę je zakładał, może jak będę je wrzucał teraz, to mi się nie rozjadą, bo się zatrzymają. Zobaczymy, może mi się to teraz jakoś, o, ale widzicie, co się robi? Nie ma jak gdyby kolizji ziemi. No dobrze, to zobaczymy, bo może to się uda teraz. Poprzednio, jak próbowałem wykorzystać ten
zautomatyzowany, ten automat, to co za bardzo mi nie działało, bo one mi się po wyładowaniu jak gdyby rozprężały i tam się bałagan robił. A w sumie nie wiem, zobaczymy jak teraz wyjdzie. Chociaż wiecie co, wyłączę sobie ten automat. Nie chcę ryzykować, bo tu już jest ostatnie. Ostatnie jak gdyby te cztery. No ostatnie dwa i jak ja bym tutaj coś zepsuł, to mi się rozprężyły i rozwaliły to. No to następne jakieś 10 minut układania by było, a nie chcę tego robić po prostu. Chcę po prostu to założyć i mieć z głowy. Czekajcie, jak to będzie, no w sumie dobrze. Ej, może się chyba rozpędziłem za bardzo. Wyjdę sobie, cyk. Ja wyłączyłem teraz te automatyczne, ten automat na tych widłach, tak więc będzie manualnie to wyładowywane. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo teraz to mi się wydaje, że z ostatnim będzie problem. Nie chcę się odczepić. Mordę. Oj, oj, oj. Już chyba się robi bałagan. Nie chce mi ta, jak gdyby, lewa odejść. Chyba jest troszeczkę za nim. A dobra, zobaczymy. O kurcze. Widzicie? To jest właśnie to. A teraz Z. One odeszły? Nie. Albo muszę ją przycisnąć chyba. No teraz Z, tak? O. O nie! Fajnie się rozprężyły. Jak widzicie, jakby się roz... One się jak gdyby rozprężają. Jakby podskoczyła, ale idealnie, bo tutaj była dziura i one się zatrzymały. Dobra, teraz sobie wejdę. Zetnę te je pasami. L. One są teraz spięte i w ogóle mogę sobie jeździć na maksa i nic tutaj mi się nie stanie. No ale sobie jeszcze załaduję dwa baliki, tak więc i sobie puszczę follow me, tą czwórkę. Tak więc od razu będzie 12 jak gdyby, jednym kursem. I wtedy spróbujemy pościelić. O, widzicie jak on załaduje? Właśnie to działa, ten CZ Pack ma coś takiego. Można to wykorzystywać, rzeczywiście to jest duża pomoc. Ale nie zawsze. No właśnie tak jak mówiłem, one przy rozładowaniu jak gdyby się rozprężają i no na akurat na takiej przyczepie, gdzie są burty jak gdyby opuszczone tylko, no to nieraz może być problem. Dobra, F i sobie, nie, czekaj, F i, nie, o, 20 metrów, no dobrze, może 15 dam. Dobra, i pojedziemy sobie, zmiana konfiguracji, coś tam wyskoczyło mi dziwnego, że się nie powiodła. Ciekawe, czy pojedzie ta czwórka za mną? Jest, jedzie, dobra. No więc sobie jedziemy. Tutaj chyba nie będę jechał przez tą drogę, bo tu są dziury niesamowite. Jedzie czwórka, jedzie. Jadę tutaj, o, łąką na dół. I teraz jak one są spięte pasami, to tu już mi nic nie grozi, mogę pociskać. Dobra. Jedziemy na gospo. Zobaczymy właśnie, co jest z tym... z tą słomą. Dlaczego tutaj niektórzy mówią, że u krów nie można ścielić? I czy to nie chodzi o to, że tam trochę trigger może być ustawiony tak, że bali można nie z bali, można nie ścielić, ale no zaraz zobaczymy. Mi się to już kiedyś się udało rozwiązać ten problem. Jest czwóreczka, dojechała. Dobra. Zmiana konfiguracji nie powiodła się. Nie wiem o co tu chodzi. Nie wnikam. Kurczę chyba. A, dobra. Teraz już jest manualne wyładowanie. Sobie wjedziemy tutaj do obory. A nie, najpierw zobaczymy, czy tutaj się da coś. No nie za bardzo mi się wydaje. Nie da się tu pościelić. Nie da się pościelić. Ja otworzę tutaj drzwi. A tutaj się brudzi, widzicie? O. W tym miejscu się brudzi. Zaraz sobie otworzymy drugie. Wrota. I sobie zaraz zerkniemy na triggery. Otwieraj szeroko. Zaraz sobie zerkniemy na triggery. Ojej, nie to. La. Już wiem o co chodzi. Już wiem, wydaje mi się, że wiem. Aha. No, może być z balikami, może być problem, natomiast
Jeżeli to będzie. Czekajcie, już sobie to wyłączę. Aj Boże, nie to. Natomiast jeżeli to będzie słomaluzem, to chyba nie powinno być problemu. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda baliki. Nie sądzę, ale chyba luzem to nie będzie problemu. Zaraz zobaczymy. A czy sobie po tej ścianie przejedziemy się. Trochę tak dziwnie wygląda, ale dobrze. No nie da się, nie uda się. Nie uda nam się, ale w sumie muszę kupić. Sorry, wpadłem na tę wrotę. Ale w sumie i tak muszę kupić paszowóz, tak więc jadę sobie od razu do punktu skupu z tą słomą, bo od razu wrzucę na paszowóz. Dzięki temu będziemy. Spróbujemy pościelić paszowozem. Mam nadzieję, że paszowozem się uda. Dobra. Cyk, paszowóz. Gdzie jest paszowóz? Gdzie są zwierzęta? Dobra, jest. O, jest. 10 tysięcy, on ma chyba pojemności. 10 tysięcy litrów, tak mi się wydaje. No dobra. Wrzucę sobie od razu tą słomę do paszowozu. Ciekawe, czy dwa te bale od razu wejdą. A jak, proszę. Dobra, podczepimy paszowóz i jedziemy na gospo. A musiałem tutaj zdemontować obciążnik, bo tak dziwnie wyglądało. Ten wałek przechodził przez ten. Przez obciążnik. I teraz chodzi o to, żeby tutaj blisko ściany podjechać. Tylko nie wiem, czy. Nie, on chyba to nie jest różnica. Nie rzutujemy. Zobaczymy i. No i proszę. Widzicie? Po prostu trigger jest tak ustawiony, że trzeba bardzo blisko ściany podjechać. Natomiast on jest chyba na tyle wąski, że jak gdyby bala słomy nie uchwyci. Dlatego to tak wygląda. No tak więc można ścielić u krów. Nie, to nie jest jakiś problem. Znaczy, może to być problematyczne troszeczkę, ale można ten problem właśnie obejść w taki sposób, tak? Bo tam jest troszeczkę ten trigger źle ustawiony, ale no rzeczywiście to nie jest jakiś duży problem. Co będziemy teraz robili? Zresztą sprawdzimy sobie i jaki jest poziom teraz tej słomy u krów. On chyba powinien być maksymalny. No widzicie, jest maksymalny poziom, czyli no rzeczywiście jest pewne utrudnienie, ale można to obejść spokojnie, jak widzicie. Dobra, co będziemy teraz robili? No nie wiem, zostawimy tą słomę tutaj, niech sobie będzie jeszcze. A w sumie zrobimy chyba mieszankę, co nie? Zrobimy mieszankę. W tym paszowozie to już mam słomę, ale teraz tak, muszę dorzucić siana. Jeden cały bela to jest 4000, tak? Cyk, weszła. Teraz sobie wezmę. Odłączę te widły i podłączę łyżkę i będziemy wrzucali kiszonkę, bo kiszonka już dawno jest zrobiona. Gdzie ty odłożę te widły? A, gdzieś tu w rogu. Cyk. Odłączone widły. Założę sobie łyżkę. Dobra. No i jedziemy. Dobra, podłączymy paszowo. Zobaczę, jak to wygląda już. Czyli już jest elegancko. Wystarczy, że resztę kiszonką dorzucę i będzie git. Wszystko będzie elegancko. Tutaj już opony pościągałem. One tutaj sobie stoją, widzicie? Fajna zabawa. No oczywiście troszeczkę czasu potrzebujesz, żeby poukładać je później. No ale to fajnie wygląda. Podoba mi się. Dobrze, ściągniemy sobie. Otwórz R. Dzisiaj jeszcze na tym odcinku chciałbym sprzedać troszeczkę tej kiszonki, żeby zobaczyć, jak to w ogóle, czy w tym, na tym BGA da się sprzedać tą kiszonkę. Zobaczymy. O, nie ma tutaj dużo tej kiszonki, szczerze mówiąc. Szkoda, że ta płyta, ten silos na kiszonkę nie ma jakby wybetonowanego podłoża. To by było fajnie wyglądało. Lepiej tak, no tak po prostu mi się wydaje, że lepiej wyglądałoby. A teraz wysypiemy tutaj, nie wiem, ze dwie łyżki? Może zobaczymy. Tak, do zapełnienia.
żeby było to wszystko. Okej. Okay. Jak widzicie, tutaj no nie ma tak dużo tej kiszonki. No ale jest, no jest, no. Ile to było? 40 ton. 40 ton? Chyba? Nie, już nie pamiętam. Dobra. Druga łyżka. To chyba już będzie... Nie, no jeszcze troszeczkę. Troszeczkę zostanie mi tutaj. To jeszcze trzeci kawałeczek łyżki wrzucę. Tam szóstka jest z przyczepą podpiętą gotowa, bo tak jak mówiłem, zaraz jak tylko nakarmimy krowy, od razu jedziemy na BGA. Aha, jeszcze zapomniałem o świniach. Świnie też trzeba będzie zobaczyć, czy tam się ścieli, ale tam chyba nie będzie problemu, bo ja wcześniej sprawdzałem triggery. Tam będzie wszystko ok. Dobra. To tą resztę tu sobie... W sumie to mnie może szóstkę podczepię. Bo tutaj tak za chwilę będę musiał wrócić, żeby załadować na tą przyczepę. Dobra, czyli jedziemy. Pronara wezmę, bo co prawda tutaj tak dużo nie wejdzie tego pronara jak na autosana, ale jeszcze autosana nie rozładowałem. Dopiero zrobię to po odcinku, tak więc na razie jeszcze sobie spokojnie. Ta słoma jest na tej przyczepie. Dobra, jedziemy teraz. Będziemy... Ojej, ale mi się władował. Czekajcie. No dobrze. Jedziemy i zobaczymy, jak to będzie rozładowanie tutaj tego TMR-u. Czy tutaj nie będzie jakiegoś problemu. Trzeba wszystko sprawdzić, tak? Znaczy, o! Ja myślałem, że one nie wchodzą do obory, a one wchodzą do obory. No to fajnie. No to fajnie, fajnie, bo myślałem początkowo... Szkoda, że tutaj się nie ścieli. A w ogóle, czy jest gdzieś pokazane, że się pościeliło coś? No nie... O! Widzicie? Troszeczkę to scary było. Szkoda tutaj, żeby było ten, ścielone, nie? To by było fajnie. Ale nie, krowy wchodzą do obory. Ja początkowo myślałem, że w ogóle nie wchodzą do obory, ale jednak wchodzą. No i świetnie. Dobra. Aha, no zobaczcie. Teraz widzimy dopiero, gdzie jest ten TMR. Jest tutaj tak dziwnie, bo zobaczcie, no. On w powietrzu tak będzie wisiał. No, nie za bardzo to mi się podoba. No jest on, ale tak... powiem wam, tak 4 na 10. I tylko dlatego, że... nie za bardzo to jest zrobione. No ale w każdym razie można. To już jest dużo. To jest ważne, że można, tak? Dobrze, odstawimy sobie tutaj, postawię sobie tą przyczepę. Ten paszowy w sumie, nie przyczepę. Jedziemy zapewnić tą przyczepę tego pronara. No i pojedziemy jeszcze na BGA sprawdzić. Czy ta kiszonka się sprzedaje? Pewnie tak, dlaczegoż by nie, ale sprawdzić trzeba. Dobra, już sobie tutaj nawrócę. A jeszcze, aha, w drodze na BGA wezmę sobie jeszcze tą czwórkę na Follow Me i pojedziemy do świń, zobaczymy jak to tam będzie ze ścieleniem u świń, ale nie przewiduję tam żadnych problemów, bo ja to sprawdzałem triggery, tak mi się wydaje, że to wszystko jest ok. Nawet spokojnie będzie można cały tam bal słomy wrzucić, nie będzie to żadnego, nie będzie problemem. Nie tak jak tutaj u krów. Tam to jest troszeczkę inaczej zrobione, lepiej troszeczkę, wiesz. Znaczy, z drugiej strony no to nie jest źle, no chociażby no, będziemy musieli użyć albo paszowozu, albo no inaczej po prostu, żeby nie ścieli całymi belami, tak, słomy, no to może i ma to jakiś sens i może to miał taki być zamysł i to nie jest żaden błąd, tak, dlatego ważne jest, że można pościelić u krów i to jest najważniejsze, a że
trzeba się troszeczkę wysilić, no to trzeba się po prostu troszeczkę wysilić i tyle. I załadujemy to w tą kiszoneczkę. Czekajcie. Trochę za nisko tą łyżkę, za wysoko tą łyżkę poniosłem. Nie za dużo mi się tam nałożyło. To chyba już ostatnia łyżka, wydaje mi się. Wyładuj to. No, zostawię łyżkę i jeszcze zorganizuję sobie słomę. Dobra, łyżka odstawiona, a ja sobie teraz jeszcze zorganizuję słomę i za chwilę tutaj podłączę tą czwórkę do tego. Do tej szóstki i pojedziemy. Co prawda pojedziemy na BGA, ale w drodze na BGA jeszcze wskoczymy do świni, zobaczymy jak tam się to przedstawia. A to sobie jeden balik chyba ściągnę z tej przyczepy tylko. Tylko, że będę musiał chyba przestawić ten paszowóz, który tam przed chwilą postawiłem. Bo mi będzie przeszkadzał. Ale zobaczymy, czy może mi się udać. Nie, sapny. Ach, chyba nie. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się jakoś to z tyłu złapać. Będę musiał rozpiąć pasy. Ale najpierw biję te widły. O kurczę, aż cała przyczepa chodzi. Zaraz zobaczymy, odepniemy te pasy. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie stanie. No widzicie, wszystko elegancko. Odpiąłem pasy. Nie jest ten jeden balik, który był mi potrzebny. I pojedziemy sobie z nim do świń. Elegancko. Czwórka już tam stoi z tyłu, teraz jedziemy. Zaraz zobaczymy, ruszy. Dlaczegoż by nie miała ruszyć, ale ja zawsze sprawdzam, tak dziwne. Zawsze mam takie wrażenie, że może wreszcie kiedyś nie ruszyć. I zawsze tak sprawdzam, jak gdyby, zobaczycie, ona sobie tam jedzie za mną. Podjedziemy tutaj pod te drugie gospodarstwo, odczepimy czwórkę i spróbujemy posiedzieć od świń, u świń, ale tak jak mówiłem wcześniej, tutaj żadnych problemów nie należy się oczekiwać z racji tego. Ja już tam, no, przyrżnij, tak, przyrżnij. Dzięki, Lala. Dzięki. Czekaj, odłączę cię. Tak jak wcześniej mówiłem, tutaj chyba nie będzie żadnych problemów u świń, bo ja wcześniej patrzyłem na te triggery i to wszystko tam jest chyba elegancko. Teraz zobaczymy. O, elegancko się brudzi u świń, troszeczkę fajniej niż u krów. W czym też ta, zobaczcie, podściółka też wygląda jak latający dywan, co nie? No ale jest, chociaż widać, że jest tutaj coś, że jest coś tutaj, jest jakaś ściółka, podściółka, tak? Czyli tutaj troszeczkę to wygląda lepiej. Wracamy szybko do szóstki. Jedziemy na BGA, bo tam trzeba sprzedać właśnie tą kiszonkę, chciałbym sprzedać. Zobaczcie, co tu się dzieje. Troszeczkę ten zbiornik na płynny kompost, czy jak tam płyn, czy tą gnojowicę, troszeczkę no jest jak gdyby za wysoko. Ja tu też strzeliłem głupotę. Tutaj też to samo, ten sam problem. Ale ja tutaj też strzeliłem głupotę, bo przyjechałem bez ładowacza czołowego. Zrobiłem głupotę, bo z przyzwyczajenia ja ostatnio grywam na mapach Stevena i tam nie potrzebujemy żadnego ładowacza czołowego, żadnego ładowacza kołowego, żeby sprzedać tą kiszonkę. Po prostu się wysypuje się, kosz zasypowy jest po prostu na ziemi. No dobrze, to wyładuję to tutaj i no poza odcinkiem będę musiał to raczej poza odcinkiem zrobić. Na lewą stronę, dobrze. O, czekajcie, sorry. Wyładujemy to. No i wtedy wam, ja to no poza odcinkiem zrobię i wtedy wam opowiem, czy to działa i jeżeli jak, to czy to tutaj wszystko jest ok, czy są jakieś inne problemy. No dobrze, miało być troszeczkę więcej, miałem sprzedać tą kiszonkę, ale wyszło jak wyszło. Troszeczkę zapomniałem, że na normalnych mapach to się gra troszeczkę
to sprzedaż kiszonki troszeczkę jest trudniejsza. Ale mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Wyjaśniłem sytuację z tą słomą, która tak naprawdę no jest jakimś tam może problemem, ale to jest tylko utrudnienie, ale tak naprawdę da się ścielić. Można też spokojnie zrobić TMR, też można to zrobić, można nakarmić właśnie tym TMR-em krowy. No rzeczywiście tam po prostu brakuje jak gdyby koryta, tak? Gdyby było koryto, to by było wszystko ok. Więc jest kilka takich rzeczy, które należałoby poprawić i wtedy ta mapa wyglądałaby troszeczkę lepiej. To wszystko w tym odcinku. W następnym odcinku powiem Wam, jak tutaj wyglądała sytuacja z tą kiszonką, czy to się w ogóle dało sprzedać. Oporządzę jeszcze sobie przed następnym odcinkiem tutaj sytuację ze słomą. Zwiozę ją na gospo. No i oczywiście w następnym odcinku będziemy kontynuowali żniwa i będziemy mucili rzepak. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo proszę o łapki i subskrybowanie mojego kanału. Proszę też o propozycje następnych map, na których mielibyśmy tutaj sobie popracować troszeczkę. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam, Anton.